Z tej strony Gregor, witam was ponownie w grze Sucker for Love, gdzie będziemy podrywali dalej kosmiczne, starożytne horrory. No cóż... Dobra, czyli bawimy się w przyzwanie rytuału. A sądzę, że to lepiej schowajmy. Bo Hastur może być jak Linet, jak jeżeli to zobaczy, to może być bardzo niezadowolona. Schowajmy to na wszelki wypadek. Wyłączmy wszystkie światła. Wszystkie. Jest bardzo ciemno. Jest tutaj zasłonięte. Mam złe przeczucia! Jakie mają być te światełka? A, potrzebujemy jeszcze... Okej, dobra. A gdzie był amulet? Nie no, mamy amulet, mamy wszystko. No to zobaczmy, co nam Linetę ma będzie miała do powiedzenia w tej sprawie. Śmiertelniku, jaki powód jest twój przyzwania? O, słodziaku, to ty! Hej, Lineta! Miło jej widzieć, miło ją widzieć, patrząc na to, co się wokół dzieje. Wiecie, mogła w końcu skończyć rzeczywistość w tej formie, ale wcześniej nie okłamywała ani nie oszukiwała mnie w żaden sposób. Była dość bezpośrednia, zawsze jak z nami rozmawiała. Mówiąc to, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś, ale... Możesz mi powiedzieć, co się stało ze mną i ze światem, w którym się, wiesz, spotykaliśmy? That reality fell to me. Nothing there exists anymore. Like a dream that ends. Cóż, tamta rzeczywistość przypadła mnie. Nic tam już tak naprawdę nie istnieje. Tak jak w śnie, który się skończył. Tak jak myślę, tylko... Tylko dlaczego ja tutaj jestem? Jak ja przetrwałem? Jeżeli rzeczywistość nie przetrwała. Oh, darling, don't make me say it. It's embarrassing. No, najdroższy, nie każ mi tego mówić, to jest... ...dziwe. You're still here because I'm... Tutaj jesteś dalej, bo ja... I'm still dreaming about you. Bo ja ciągle o tobie śnię. Everything in existence is being dreamed about by at least one Eldritch God. So as long as you're on my mind, you'll exist somewhere. Oh! Okej, czyli wszystko w rzeczywistości istnieje, dopóki śni o tym przynajmniej jeden starożytny Bóg. Więc póki jesteśmy w jej myślach, tak długo my istniejemy. To nawet całkiem słodkie, ale też przerażające w swój kosmiczny sposób. No, to się tak spytam, co jeżeli wszyscy bogowie nagle przestali śnić w tym samym czasie i wszyscy by się przebudzili? Everything, including all of the gods. Wszystko, łącznie z bogami, przestałoby istnieć. W skrócie, musimy Dobra. Jeżeli to tak wygląda, to mamy jeden wielki quest. Musimy rozwalić wszystkim starożytnym bogom buziki. Dzięki temu się nigdy nie obudzą. Mówię wam, to jest najlepsze rozwiązanie sytuacji. Jeżeli nie będą mieli budzików, nie będą wiedzieli, kiedy się obudzić, więc będą ciągle spali. Big Rain Time! I to może się wydarzyć w każdym momencie! Nah, don't worry! There's about 50 of us total, so the chances of all of us being awake at the same time are low. Tam nie martw się. Jest nas gdzieś około... 15? 50? 50, dobra, musiałem się tylko upewnić. Więc szanse są naprawdę niewielkie, żebyśmy się wszyscy obudzili w tym samym momencie. Okej, okay, czyli jest tylko 50 z was? Czyli prawdopodobnie zna Estir całkiem blisko. Mhm, kind of a big family, huh?
całkiem duża rodzina, co nie? Rodzina, czyli znasz Estir? Darling, I thought I told you not to mention other women while we're together. Especially not my sister. Darling, słodziaku, powiedziałem ci, żeś nie mówił nic o innych kobietach, kiedy jesteśmy razem, w szczególności o mojej siostrze. Siostrze? I can't stand that prissy little boyfriend stealing. Nie znoszę jej. Złodziejka chłopaków. Nie masz zbyt dobrych relacji z nią, prawda? Absolutely not. We've been fighting over planets and followers for eons. It wouldn't be a stretch to call us nemesis. No, całkowicie ich się nie lubią. Walczyliśmy o planety i o wyznawców przez eony, więc to nie byłoby przesadą, gdyby nazwać nas rywalkami. Cóż, więc święto dziewczynienia musi być całkiem problematyczną sytuacją. Darling, what's that on your forehead? Oh, we are gonna die! Słodziaku, co jest na twoim czole? Co jest it co? Looks like a lipstick mark. That's not from another god, is it, darling? Co jest na twoim czole? Czy to nie jest od żadnego innego bóstwa, prawda, słodziaku? Because if it is, well, you die here. Bo jeżeli jest, no cóż, umrzesz teraz. No, cholipka. Powinniśmy jednak sprawdzić w lustrze, zanim przywołaliśmy Linetę. To jest nasz błąd. What? Jest co? Musisz coś wymyśleć, chłopie. Say something. Powiedz coś. To jest symbol rytualny? Ritual paint? Tak, to jest farba rytualna? Tak. Tylko jeden z fragmentów do twojego rytuału. Oh, really? Okej, okay, Linetta nas zabije. Tja. Witch ritual. It's a secret. To jest secret. I'm going to pretend that this lipstick mark came from a human girlfriend, so that I can spare you. Tak. Tak to uznajmy, że to od ludzkiej dziewczyny. But from now on, if you contact another god, I swear I'll stop being so sweet. Okay? Okej, tak zrobimy. Nie przejmowałbyś się, jakbym miał ludzką dziewczynę? Of course not. Why would I care about that? Czemu miałbym się przejmować, że masz ludzką dziewczynę? Why would I race against other gods to amass as many followers as possible? Expecting your followers to be celibate is a bad move. W wyścigu o jak największą liczbę wyznawców, uważając, że twoi wyznawcy są w celibacie, to jest zły ruch. For Grammy Roxanne, it's actually a requirement that you start a big family, or you get excommunicated from her following. A od Roxanne to jest obowiązek, żeby mieć dużą rodzinę, albo zostaniesz ekskomunikowany. Okej. Grandma Roxanne? Babcia Roxanne? I'm sure you've heard of her. She's got the most followers out of any of us. She's the black goat of the woods, or the mother goddess of fertility. Okej, czyli to jest ta czarna koza z lasu, okej. Warte zapamiętania. Bogini płodności, mówisz? Funny ideas, mister. There's no telling what I'd do if you cheated on me with a family member. Żadnych głupich pomysłów. Nie. Lepiej, żebym nie mówiła ci, co zrobiłabym z tobą, kiedybyś zdradzał mnie z kimś innym. Kulp. Estir. Cóż, nawet jej nie możemy jej wezwać, bo dalej są chmury, więc musimy być ostrożni. Powinienem w razie postarać się z Linetą. Łapa. Ta. Starożytna ręka nam troszeczkę ostatnio pomogła, więc powinniśmy zacząć od tego. O, Lipka, słuchaj siebie. Co jest z tobą złego, chłopie? Dobra, zróbmy coś rozsądnego, chociaż myślałem, że czapka nas uratuje, tak to nazwijmy. Nieźle. Czemu mamy zakrwawione ręce? I don't get it.
To się źle skończy. Ale dobra. I gdzie jest Linet? Okej, zróbmy Eldritch Mouth. No ropes or amulet. I sądzę, że chyba bardziej wolelibyśmy zostać z Linetą. A, musimy iść do łazienki. A, zapomnieliśmy o nożu. Geoscree! Oj, ta dłoń jest teraz o wiele większa. Ho, lipka. Jest bardziej nieprzyjemna niż pamiętałem. Czy to jest rzeczywistość, czy to jest moja ręka, tak na stałe? It's such a nice day outside. It's a little dry for my liking, but we could totally have a date. O! To by było całkiem miłe. Jest troszeczkę za sucho jak dla mnie, ale możemy spokojnie mieć randkę. Lepiej nie! Amor! Wiesz co? Czy my mamy opcję po prostu jej powiedzieć, co się kurczę tu dzieje, że król ludzi próbuje nas ukraść? O nie! Nie, czekaj! Co to się dzieje? Na pewno jesteś pewna, że chcesz to zrobić? What do you mean? Wiesz, nie chciałabyś się najpierw umyć, zanim wiesz, wyjdziemy tak jak ostatnio? Huh? Why would you suggest that? Czemu to zaproponowałeś? Oh no, don't tell me, do I still smell like the ocean? No nie mów mi, czy ciągle pachnie oceanem? Nie, to tylko troszeczkę słono. Heavens below, I'm so sorry, darling, I'll be right back. Niebiosa pod ziemią. Tak bardzo przepraszam, za chwilę będę. Nie podglądaj, za chwilę będę. Dobra. Jeżeli by Estie przyszła, byłbym prawdopodobnie martwy. Jeżeli chciałbym i z Estie, to jest teraz moja szansa. Ale jeżeli chciałbym zostać z Linetą, to muszę być pewny, że okno nigdy nie zostanie otwarte. Nigdy! Teraz jest czas na wybór. Moje działania będą miały konsekwencje. Okej, teraz możemy zamieniać. I sądzę, że na razie zrobimy ścieżkę Linet, a później spróbujemy osobno zrobić ścieżkę jeszcze właśnie Estir. Bo Linet wydaje mi się z tych dwóch chyba bardziej interesująca. Plus jestem ciekawy, co Estir zrobi. Okej. Metamorfoza. Musi być całkowita ciemność, bez świeczek. Wszystko jest wyłączone. To nie może być otwarte. I dobra, co my tutaj mamy? Transformacja. Musimy mieć swoje rzeczy do przywoływania. Mamy też nasze szaty rytualne. Mamy nóż. I dobra, lecimy. Hej o pięknisiu. A tak. Hej o przystojniaku. No już nie możemy jej ruszać, bo znów mamy transformację. Okej, uspokój się. Mogę kontrolować moją dłoń wtedy. Hej, hej! You're learning to control your eldritch mouth so soon? Uczysz się już korzystać ze swojej dłoni tak szybko? Chyba zaczynam rozumieć już, jak to działa. Chyba wygląda, że mamy dalej naszą
pamięć mięśniową z poprzedniej rzeczywistości. Dobrze. Try saying something in Rillian. Spróbujemy. Za chwilę coś powiedzieć w twoim języczku. Ja będę. Oh, that's so sweet. You learned to say I love you. You must have been studying, huh? O, takie słodkie. Nauczyłeś się mówić, że kocham cię. Musiałeś się uczyć, prawda? Tak, chyba już sobie w miarę radzę, nie? Co? Well, in... Vaulting would be a dangling participle error since you started the sentence with ja instead of ja, ja. A, czyli nas poprawiasz, okej. Okay. No, wybacz, ale... My się jeszcze próbujemy nauczyć. And since you and I are intimate, you don't need the gen suffix. No need to be so formal with your girlfriend. Nie potrzebuję gen, nie musisz być tak formalny ze swoją dziewczyną. Okej, okay, muszę jeszcze się jeszcze sporo nauczyć. Ja. Tak. Jak ty... O, cholipka. Jest coraz trudniej mówić mi po angielsku z moją ręką. Hand to talk, okej. Jak mówisz tak łatwo językami ludzi, tak prosto? Actually, most of us are hyperpolyglots. You can't get people to worship you if you can't communicate with them. Wiesz, większość z nas jest hiperglotami, czyli znamy wszystkie języki. W końcu nie możesz oczekiwać, że ludzie cię będą wierzyli, jeżeli nie możesz z nimi rozmawiać. O, więc co jeszcze wiesz? English, Mandarin, Spanish, French, Arabic, ASL, Parcel Tongue, Elvish, Undercommon, Swedish. Okej, okay, widzę, że potrafi języki nawet z Deneka. Bo już widzę tutaj Undercommon. Ale to też może być związane z czymś innym, ale Undercommon mi się najbardziej kojarzy z Dedekiem. Jest też elficki, ASL. No, sporo tych języków znasz. Nie, takie języki serio istnieją. All languages are made up, darling. Wszystkie języki są wymyślone, najdroższy. Dobra, co jest następne? Break up, nie. Dobrze, że wyrwałaś tą stronę. Do... Lineta? Yes, darling? Tylko sprawdzam, ale... Czy nie kombinowałaś nic z tą księgą, prawda? What do you mean? Co masz na myśli? Jest jakieś zaklęcie Eldritch Embrace. Jest troszeczkę inne od pozostałych rytuałów. How strange! To, jakie dziwne. What's the use? You caught me. It's not a real ritual. Okej, okay, masz mnie, to nie jest prawdziwe zaklęcie. I see how hard you're pushing yourself to make it through these spells for my sake. Po prostu widzę, jak się starasz z tymi wszystkimi zaklęciami z mojego powodu. I thought maybe you could use a break from the real rituals, so I could spoil you a little. Więc pomyślałam sobie, że mógłby sobie zrobić przerwę od normalnych rytuałów i cię troszeczkę nagrodzę. O, to naprawdę słodkie. Ale teraz nie mamy niestety czasu na przerwy. Not even a quick one? Nawet na szybką. No. Nie mogę stracić mojego głównego celu, czyli pocałowania ciebie. All right. I'll leave you to it then. Okej. Okay. Zostawię cię zatem z tym. Wychodzisz? There's something I need to check on. It's probably nothing, but... Może coś sprawdzić, prawdopodobnie to nic, ale... You haven't seen anything strange lately, have you? Ale nie widziałeś niczego dziwnego ostatnio, prawda? Widzę ostatnio wiele dziwnych rzeczy. Zewnętrznych bogów, dłonie na rękach. I meant things beyond the usual strangeness. Mam na myśli coś, co jest poza tą typową... poza typowymi dziwami. You haven't noticed anything watching you, have you? Nie, czy jeszcze nie... Nie zauważyłeś, że coś się obserwowało ostatnio, prawda? Sorry, I guess I'm being the strange one, huh? Sorry, pewnie ja jestem teraz tą dziwną, nie? I'll just be right back. Za chwilę Stay będę. Safe, okay? Zostań bezpieczny, okej? Okay? Utrzymaj się. Dobra. Jaki jest następny rytuał? A, po prostu wystarczy, że damy jej ten... przytulasa. Okej. Okay.
musi być sporo światła. Hej Junior, trzymaj się. Have the offering on your person. Nie bawimy się. Nothing is your just imagination. Idziemy z Lynette. Wspaniałe, perfekcyjne, tak jak ostatnio. Tak długo jak będziemy się znajdować, tak długo mam nadzieję, że będzie się to utrzymywało. Cieszę się, że jesteś zadowolona, Lynette. Bardzo to lubię. Do you remember the last time we did this? When you couldn't speak back to me? Pamiętasz, kiedy ostatni raz to zrobiliśmy, kiedy nie umiałeś nawet mi odpowiedzieć? Tak, pamiętam to. So, you know what happens next, right? Więc wiesz, co jest następne, prawda? One last ritual. And then we say goodbye again. Jeden ostatni rytuał i powiemy sobie nawzajem do widzenia. As always, take as much time as you need. I'll wait as long as it takes, darling. Weź tyle czasu, ile ci trzeba. Będę czekać tak długo, jak potrzebujesz, najdroższy. Kto by myślał, że pobudka może być taka męcząca? Wezmę drzemkę w tym czasie. Wszystko skończy się dobrze, no okej? You know me so well. No, odpocznij sobie, potrzebujesz troszeczkę drzemki. Can you put the lights for me again, darling? Oczywiście, wyłączę ci światła. Dobra. I polecimy z ostatnim rytuałem. Okej, to może zaboleć. Junior, tym razem przeżyłeś. Masz przetrwać to całe. Ktoś musi odtworzyć cywilizację. I wierzymy, że to będziesz ty, Junior. Dobra, zaczynamy. Czekaj! Stój! I need to talk to you first. Chcę z tobą najpierw pogadać. Co się stało? O co chodzi? What if? Co jeśli? What if we didn't complete the final ritual? Co jeżeli nie skończymy ostatniego rytuału? What if I stayed to sleep longer, so we could have a little more time together? Co jeżeli postanowię pospać trochę dłużej, przez co będziemy mogli spędzić trochę więcej czasu razem? Just you and me. Lingering in a doomed world, alone, like an endless dream come true. Ty, ja, w umierającym już zgubionym świecie, samotni, nieskończącym się śnie, który stanie się prawdą. Doesn't that sound nice? Czy to nie brzmi ładnie? To brzmi ładnie. Alineta! Wait, no! Nie, czekaj! We're finally going to be together for. Mogliśmy stać, zostać razem na zawsze! So happy. Mogliśmy być tacy szczęśliwi! Burk. Jesteśmy naprawdę zgubieni. Już to raz powiedziałaś, ten sen musi się skończyć kiedyś. Jeżeli będziesz trzymać przez wieczność, to kiedyś staniesz się koszmarem. Lub gorzej, stanie się rzeczywistością. Popatrz na to, co się dzieje wokół nas. I spójrz na mnie. I powiedz mi, czy chcesz, żeby to była nasza rzeczywistość. Of course not. No nie chcę, żeby tak było, ale. Dream of being with you forever. Mój sen będzie z tobą na zawsze. Nic nie może być bardziej prawdziwe. Ale nawet jeżeli możemy być przez chwilę, przez tę chwilę, no, to będzie na zawsze ten sen. What? I'm not ready to say goodbye again. Why can't we just stay for good? Czy ja jeszcze nie jestem gotowa, żeby powiedzieć na nowo do widzenia. Czemu nie możemy zostać tutaj na dobre? Czemu nasze spotkania muszą być szybkimi spotkaniami oraz długimi pożegnaniami? What if we're saying goodbye forever? Czemu nie możemy mówić do widzenia przez na zawsze?
Ja jestem twoim wymarzonym chłopcem, więc nie ma czegoś takiego jak powiedzenie na zawsze do widzenia. Nie martw się. Będziesz o mnie śniła za niedługo znów. Proszę, nie odchodź. Mogę pospać jeszcze troszeczkę, naprawdę. Będę za chwilę. Najdroższy, nie! O, to jest jej koszmar. O nie, padła i jest smutna. Najdroższy. Dziękuję. Dzięki za sen wystarczająco piękny, żeby pamiętać go jak najlepiej. Yo! Mamy Awaken, drugie zakończenie. I tak wygląda drugie zakończenie z Przebudzeniem Cthulhu. Lecz jeszcze będzie nas czekała właśnie randka do końca z Hasturem, bo trochę tutaj Hastura wystawiliśmy. Przepraszam, Estir. Ale z nią się już za niedługo zajmiemy. Ale póki co, mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Na razie!